Ten środkowy obiekt, ta instalacja nazywa się synestetycznym elipsofonem. Tak go nazwaliśmy, z Grzegorzem Banaszkiewiczem. To nie jest przestrzeń komfortowa, jeśli chodzi o akustykę i przestrzeń może bardziej pod kątem właśnie jakby obrazu czy sztuki jakby wizualnej, ale to jest sytuacja połączenia i obrazu i dźwięku. Wraz z moimi współpracownikami podjęliśmy taką próbę tworzenia czegoś niekoniecznie związanego z dydaktyką, ale jednocześnie czegoś interesującego dla naszych studentów. Postanowiliśmy tworzyć instrumenty ceramiczne i ceramiczne obiekty dźwiękowe. Włączyliśmy się w to w ten sposób, że zbudowaliśmy to, co jest za nami, czyli elipsofon, który powstał na kartkach papieru w mojej pracowni, a następnie był tworzony tu na miejscu z wszystkiego, co było pod ręką. No pod ręką na szczęście były te 2 tony kamieni, ale mogłoby być i 4 i 5 i też by się przydały. Kamień mógłby być inny. Ważne było to, że stworzyliśmy instrument koncertowy, który mógł uczestniczyć w tym dzisiejszym koncercie jako futerał dla instrumentów już powstałych, ale także jako samoistny instrument. A na peryferiach powstały takie rzeczy jak to, co mam w ręku. I pomiędzy tymi kamieniami znajdują się instrumenty w takim aleatorycznym ruchu, jakby permanentnym, gdzie można je po prostu wziąć. Muzycy z nich skorzystali jak z takiej przestrzeni, gdzie kładzie się instrument po prostu, futerału na instrument. Tych instrumentów tu jest oczywiście więcej, jest ich ponad 40. One zostały jakby naturalnie przez naturę, przez 2 tony kamienia, które są rozłożone w jakimś układzie przypominającym, nie wiem, fragment strumienia górskiego. Oczywiście to gdzieś intuicyjnie tak staraliśmy się ułożyć, ale ta matematyczna forma elipsy, no zawsze to w fantastyczny sposób porządkuje i tworzy się jakaś forma czysta, klarowna, bardzo szlachetna. Thank you.
zasadzie była w dużej części improwizacja, troszkę na takiej skomponowanej wcześniej formie, oparta, pewne motywy były w jakiś sposób opisane, raczej słownie, niż w jakiejś notacji muzycznej. Ceramików na to, żeby takie głośniki, takie obudowy, takie formy ceramiczne stworzyli, mówiąc o tym, że jakby kształt i sam ten wygląd zewnętrzny jest czymś dla mnie drugorzędnym, to znaczy nie żebym deprecjonował tą formę wizualną, tylko chodzi o to, że dawałem twórcom wolną rękę w stworzeniu wyglądu takiego głośnika, tylko zalecenie było takie, żeby był otwór, w który można zamontować głośnik.